Rozdział piąty. Przeklęta osada. Hejka! Wygląda na to, że te mrzawki wkrótce przerodzą się w kolejną śnieżycę. Chodź, zaprowadzimy cię do domku, zanim zamarzniesz. Kiedy rozszalała się burza, wiedziałem, że jesteś w drodze. Jesteśmy wzruszeni, że możemy cię gościć tuż przed świętami. To żaden kłopot. Sąsiedzi byli niespokojni przez ostatnie kilka dni. Pomyślałem, że powinienem dmuchać na zimne, więc wziąłem parasol i ruszyłem na szlak. Cieszę się, że zdążyłeś na czas. Przez te chmury burzowe wkrótce na dworze zrobi się już całkiem ciemno. Brrr. Jesteśmy w domu, rodzino. Proszę bardzo. Ethan, dobra robota z tym ogniem. Zasłużyłeś na możliwość użycia po raz pierwszy naszej nowomodnej przenośnej baterii. Nadszedł nowy początek wraz z tym długowiecznym cackiem. Jeszcze raz dzięki, przyjacielu. Dałeś chłopcu prawdziwą motywację. Nigdy nie myśleliśmy, że doczekamy tego dnia. Masz tu tę, którą zostawiłeś nam ostatnim razem. Zatem czy osoba, która wymyśliła te rzeczy, jest super sławna? Jak to nie znacie nawet jej imienia? W porządku. Trish ma rację. Lepiej zacznijmy. Nie mogę przecież gadać do wschodu słońca. Rozgość się, a ja stworzę odpowiedni nastrój. Jeśli chcesz posłuchać, jak wygląda życie codzienne w Jamestown, możemy do tego wrócić, gdy skończymy najlepsze fragmenty. Póki co, podejrzewam, że wolałbyś poznać właśnie te soczystsze kąski. Cóż mogę powiedzieć? Opowiadania to mój szósty... siódmy zmysł. Poza tym... To urocze, jak bardzo jesteście zafascynowani śmiercią, podczas gdy sami nadal oddychacie. Macie mnóstwo czasu na tym świecie na bycie nieżywymi później. Więc zacznijcie wreszcie żyć. Odwieź bibliotekę, napij się ciepłej wody z kranu, nakup jedzenia na całe tygodnie. Możliwości są nieograniczone. Ups. Znów się podekscytowałem. Wybacz, tak czy siak. Dzisiaj przeskoczymy aż do roku 1752. Minęło wiele czasu i nasi potomkowie przestali wierzyć w straszydło. Z każdym pokoleniem populacja rosła i potrzeba było więcej ziemi. W końcu historię zaczęto nazywać zmyślonymi bajkami, by powstrzymać dzieci przed zabawą w pobliżu rzeki. Tak... Zgadłeś, nasi genialni przodkowie postanowili rozbudować się aż do Jezior Lamentu. Zbudowali most i całą resztę. Nie, ich most został zniszczony później. Ten, który jest tam dzisiaj, został zbudowany przez rząd gdzieś na początku 1900 roku. Miejscowi walczyli z tym na wszystkie sposoby, ale wiadomo jak to jest z infrastrukturą. Ethan, jeśli nie chcesz tego słuchać, załóż słuchawki. Przepraszam. Jest po prostu drażliwy, ponieważ był jednym z tych geniuszy. Szczerze mówiąc, to nie była jego wina. Trzeba obwiniać jego ojca. Chłopak jest potomkiem Jamesa, ale określenie prabratanek jest zbyt długie. Miał zaledwie 18 lat, kiedy zaczął się ten bałagan. Nie znał się na rzeczy. Trudniej jest zaakceptować ten styl życia w jego wieku. To miło z twojej strony, że się martwisz, ale nie przejmuj się. Spójrz, jego już pochłonął Spider-Man. Nie, chłopak jest zbyt leniwy, żeby coś pisać. Będziemy czytać dziennik mojego prawnuka. Niki to wykapany ojciec. Przyniósł mi chlubę. No, wiadomo, gdy tylko przezwyciężył swój sceptycyzm. Sam miał tylko 21 lat, ale miał na tyle szczęścia, że udało mu się przeżyć.
Najdziwniejsze jest to, że ja i Trish mieliśmy miejsce w pierwszym rzędzie podczas całej akcji. Uwierz mi, staraliśmy się ich powstrzymać, ale co mogliśmy wskórać? Czasami dzieci muszą uczyć się na własnych błędach. Nie umierasz sobie od tak i nie pojawiasz się w następnej sekundzie, tak jak my teraz. Na Boga, nie. Zajęło nam prawie 20 lat samo dotknięcie tematu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł nas usłyszeć przez prawie 100 lat. Nawet potem ledwie był to szept. Przybrać ludzką postać? W sensie materialnym? Konwersować przez dłuższy czas? Mówimy tu o ponad 200 za tę zuchwałość. Cóż, gdybyśmy wmieszali w to demona i jego ofiary z krwi, pewnie moglibyśmy to trochę przyspieszyć. No ale bycie martwym to nie powód, by pociągać innych za sobą. Może masz rację? Myślę, że lenistwo faktycznie panoszy się w naszej rodzinie. Udało nam się pomóc kilku osobom, ale nawet teraz nie zbliżyliśmy się do siedliska demona. Znowu dryfujemy gdzieś pomiędzy Mambo a Jumbo. Wszystko to w historii wyjdzie naturalnie. W trakcie będę uzupełniał wszelkie luki. Niemniej jednak, Nikolas odwalił kawał dobrej roboty, zwłaszcza jak na młodziaka. Mógłbyś pomyśleć, że minęło już tyle czasu, że wystarczy kilka minut, aby się wszystko rozkręciło. Ale nie. Byli obserwowani od pierwszego ściętego drzewa aż do ostatniej żywej osoby. Powinieneś mi uwierzyć. Dwunasty kwietnia 1752 rok. Po prawie roku w końcu wprowadziliśmy się do naszych nowych domów. Nie mogę powstrzymać się od śmiechu na myśl o tym, jak unikano tego miejsca z powodu głupich przesądów. Chociaż zastanawiam się, czy woda kiedyś naprawdę była czysta. Fascynującym byłoby odkryć prawdziwą przyczynę tej zmiany. Tak czy inaczej, roi się tu od ryb. Słychać je o każdej porze, jak pluskają się w wodzie. Jeśli chodzi o doniesienia o degradacji ziemi, szczerze mówiąc, nie jest tak źle. Gleba bardziej nadaje się do uprawy po drugiej stronie rzeki. Ale nie oznacza to, że nie da się tu mieszkać. Przy odrobinie dodatkowej troski i nawodnieniu nasze uprawy wydadzą plon. Odkąd usunięto obumarłe drzewa i zarośla, jeziora lamentu stały się wyjątkowo malownicze, niepodobne do tradycyjnego krajobrazu. Otacza nas las wielkich, poskręcanych drzew, których gałęzie wyginają się pod dziwnymi kątami. Nigdy nie widziałem podobnych drzew. Gęsty, szary mech zwisa z nich płatami, podkreślając zieleń w piękny, choć ponury sposób. Nie potrafię opisać, jakie to wspaniałe uczucie siedzieć we własnym domu i zapisywać własne wspomnienia. Cisza jest cudowną rzeczą, której rzadko miałem możliwość doświadczyć w takiej okazałości. Kiedy będę gotowy na założenie rodziny, muszę zrobić dodatkowe pokoje, aby zachować trochę prywatnej przestrzeni. Mam nadzieję, że do tego czasu te dziwne myśli ustąpią. Wydaje mi się, że stare historie w pewnym stopniu wpłynęły na mnie. W chwili, gdy zacząłem ten wpis, ogarnęło mnie dziwne uczucie, jakby ktoś zaglądał mi przez ramię. Spodziewałem się, że to uczucie zniknie, lecz się nasiliło. Czuję łaskotanie na karku i ciarki przechodzące po grzbiecie. Przynajmniej pociesza mnie świadomość, że nie jestem osamotniony w swojej paranoi. Ethan myślał, że słyszał mężczyznę nawołującego z lasu, a moja siostra twierdziła, że widziała w oknie zniekształconą twarz. Ojciec roześmiałby się serdecznie, gdyby przeczytał te słowa.
Ale warto zauważyć, jak łatwo siła sugestii może wpływać na nasze zmysły. Jestem pewien, że inni poszli w nasze ślady, lecz zachowali to w tajemnicy. Jeśli w pobliżu grasuje niebezpieczna zwierzyna, niedługo zajmie pozbycie się jej. Gospodarstwo nie jest już odizolowane od sąsiadów. W razie ataku pomoc jest niedaleko, choć nie sądzę, aby takie zdarzenie naprawdę zaszło. Podczas przygotowań spędziłem w okolicy dużo czasu i nie widziałem nic, co uzasadniłoby takie obawy. Cholera! Ach, co ze mnie za niezdara! Chwila nieuwagi, a już krecha na całą stronę. Szkoda. Dość głupot jak na jedną noc. Chętnie udam się do łóżka. Jutro czeka mnie długi, ciężki dzień. Rekultywacja odłogu w Hampton rozpocznie się o wschodzie słońca. Zgłosiłem się na ochotnika, ponieważ rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla społeczności. I wcale nie dlatego, by pobyć w pobliżu uroczej córki Kenneta. Chociaż gdybym był gotowy zacząć zaloty, doprawdy uczyniłaby mnie szczęśliwym mężczyzną. 13 kwietnia 1752 rok. To był błąd, że zeszłej nocy pozwoliłem sobie na podobne bzdury. Te chore pomysły o potworach i demonach zakorzeniły się w moim mózgu. I teraz przeradzają się w czyste szaleństwo. Nie pozwolę na to. Nie ma takich rzeczy jak duchy czy zjawy. Słyszycie, jak obłędnie brzmią te słowa? Trzeba zrobić podsumowanie i spojrzeć na całokształt sytuacji spoza swojej pojedynczej, małostkowej egzystencji. Co jest bardziej prawdopodobne? To, że głupie bajki są prawdziwe? Czy to, że będąc świadomym tych bajek, mój umysł tak przeinacza realia, by pasowały do narracji? Każdy, kto wybiera to pierwsze, najwyraźniej nie szanuje nauki. Nie żyjemy już w średniowieczu. Trzeba dostosować się do współczesnego świata, bo inaczej zostaniemy w tyle. Dygresja. Nie powinienem się denerwować z powodu tak trywialnych wpadek. Te anegdoty będą mogły chociaż rozbawić kiedyś moje wnuki. Muszę przyznać, że z domowego zacisza sytuacja wydaje się zabawna. Nawet chłopcy nad jeziorem przestraszyli się podczas rozstawiania pułapek na ryby. To zdarzenie można łatwo wyjaśnić. W trakcie podkradania kolacji aligatory zniszczyły ich sieci. Moje późniejsze przeżycia były jednak bardziej zagmatwane. Kiedy lunch był gotowy, Alice przyszła po nas na pole. Wraz z matką przygotowały wystarczającą ilość jedzenia, aby wykarmić wszystkich wolontariuszy. Stoły zaś ustawiono na zewnątrz, żeby wszystkich pomieścić. Nakładając jedzenie na talerz, usłyszałem, jak pani Hampton woła swoją najmłodszą córkę, Florence. Dziecko powinno znajdować się w swoim pokoju, więc jako dżentelmen zaoferowałem swoje wsparcie. Po pokonaniu schodów na piętro skręciłem w prawo i podążyłem długim korytarzem do uchylonych drzwi po lewej stronie. Pokój Florence był jaskrawo udekorowany kwiatami, a dziecko stało przy oknie, zdając się nie zauważać mojej obecności. Gdy się odezwałem, odwróciła się i podeszła kilka kroków bliżej. Kiedy przekazałem jej wiadomość od matki, zbliżyła się jeszcze trochę. Myśląc, że to zabawa, wyciągnąłem rękę, pytając, czy mógłbym ją odprowadzić, jak przystało na prawdziwą damę. Ale nie uznała tej propozycji za uroczą, jak przewidywałem. Bez względu na to, czego próbowałem, nie było żadnej reakcji. Po prostu stała tam z pustym wyrazem twarzy. Mój żołądek wołał o potrawy, których apetyczny zapach napływał przez otwarte okno. Tracąc cierpliwość na skutek głodu, zrezygnowałem, wiedząc, że wkrótce się znudzi i pójdzie za mną.
Po powrocie poinformowałem Alice o moich niezbyt udanych wysiłkach, ale ona wyglądała na zdezorientowaną i gestem wskazała w stronę stajni. Prawie się zakrztusiłem, gdy zobaczyłem Florence na barkach jej ojca. Sądzę, że jak mało kogo moi koledzy opisaliby mnie jako racjonalnego, rozsądnego człowieka. Takiego, którego niełatwo zadziwić lub oszukać. A jednak nie potrafię wyjaśnić, jak to się stało. I bez względu na to, na ile sposobów odtwarzam tę scenę, nie rozumiem, gdzie popełniłem błąd. Musisz wyobrazić to sobie dokładnie tak, jak ja to przedstawiam, bowiem chciałbym, aby pozostali docenili rangę tej zagadki. Od wyjścia z pokoju dziecka do ujrzenia jej przy stajni minęło kilka minut. Posiłek spożywaliśmy mając bezpośredni widok na dom. Nigdy nie było go poza zasięgiem wzroku. Stodoła znajdowała się za moimi plecami, a między budynkami było 40 yardów otwartej przestrzeni. Uznałbym za niemożliwe przejście z jednego do drugiego bez zwrócenia mojej uwagi. A jednak tak się stało. Jestem po prostu tym bardziej zdumiony, że dziewczynka tak dobrze odegrała swoją rolę. Już samo to jest godnym wyczynem. Ale sama logistyka stojąca za przeprowadzeniem jej do stajni jest na zupełnie innym poziomie. Florence nie działała sama. Spisek był dziełem Kenneta, czego jestem pewien. Nie chodzi o to, że nie potrafię przegrywać. Iluzja została pomysłowo przygotowana i mistrzowsko zrealizowana. Nie da się temu zaprzeczyć. Po prostu chciałbym wiedzieć, jak. Ale nie chcą ujawnić swoich metod. Właściwie to wcale nie przyznają się do oszustwa. Twierdzą, że widziałem inne dziecko. To absurd. Nawet gdyby po okolicy kręciło się kilkanaście dziesięciolatek, trudno byłoby pomylić jej złote loki i niebieskie oczy. Cholera, czyż to nie moja wina, że interesują mnie szczegóły? Gdybym pozostał powściągliwy, ich przechwałkom nie byłoby końca. Teraz zabawniej jest pozostawić mnie w niewiedzy. Być może sen przyniesie jasność umysłu. To teoria warta przetestowania. Uff, myślałem, że tylko ja się tak rozpisuję. Zapomniałem, jakim filozofem był ten dzieciak. W każdym razie, nieważne. Chciałem gwoli ścisłości dokonać krótkiej wzmianki. Czy wiesz, co to jest doppelganger? Takie miałem przeczucie. Krąży na ich temat wiele błędnych wyobrażeń. Ale pamiętaj, że w żadnym wypadku nie są duchami. To dwie zupełnie różne rasy. Myśl o nich jak o demonach niskiego stopnia. Kiedyś byli ludźmi, ale kiedy przeszli na drugą stronę, wylądowali w niezbyt przyjemnym miejscu. W rzadkich przypadkach odnajdują drogę do domu. Potrzebują nowej tożsamości, aby być wolnymi. Dobra, ale wracając. Widzisz, Trish, zarzuć jedną małą ciekawostką, a dostaniesz 20 różnych pytań. Uspokój się, przyjacielu, mamy całą noc. 14 kwietnia 1752 rok. To był kolejny dzień przedziwnych zdarzeń. Jeśli jutro nie będzie lepiej, być może będziemy musieli ponownie przemyśleć nasze położenie. Chociaż nie podoba mi się ten zamiar, muszę przyznać, że jest to konieczne. Ken Hampton może być cwanym diabłem, ale nie wierzę, że tej nocy z własnego wyboru narażałby swoją rodzinę na stres. Szczerze mówiąc, sam już nie wiem, w co mam wierzyć. O zmierzchu wszyscy się oddalili, podczas gdy siedziałem w stajni. Miękki głos Florence
wyrwał mnie z zamyślenia, kiedy przekazała mi od swojej rodziny zaproszenie na kolację. Przyjąłem je z wdzięcznością, lecz nie bez podejrzeń. Czy można się temu dziwić po wczorajszym zamieszaniu? Mało prawdopodobne, abym drugi raz dał się nabrać na tę samą sztuczkę. Trzymałem oko na dzieciaku, wypatrując jakichkolwiek sygnałów świadczących o współspiskowcach. Gdy opuściliśmy stodołę, ktoś skrywający się pośród drzew wrzasnął rozpaczliwie o pomoc. Nie chcąc włóczyć się po lesie, przyspieszyłem kroku. Choć byłem pod wrażeniem udawanego strachu Florence, jestem prawie pewien, że był to głos Donalda. Może i jego niewyraźny głos ukrywał jego tożsamość. Lecz brat dziewczyny był podobno na polowaniu i miał wrócić dopiero za kilka dni. Bardzo wiarygodna historia. Gdyby tego było mało, pani Hampton na nasz widok wrzasnęła rozdzierającym uszy krzykiem. Schodziła po schodach z panem Hamptonem pod ręce, gdy weszliśmy przez foyer. Płacz Penelopy mną wstrząsnął, zasiewając wątpliwości w moich wcześniejszych poglądach. Para bez słowa pognała na górę. Kiedy wrócili, mogłem łatwo dostrzec zanik koloru na ich bladych twarzach. Nie mogę sobie wyobrazić, jak można udawać tak silną emocjonalną reakcję. Być może to, co zaczęło się od żartu. Cholera! Jak mogłem zrujnować kolejną stronę? Przeklęte pióro ma własny umysł. Dość tego. Nie mam zdania na ten temat. Po prostu przedstawiam fakty tak, jak się wydarzyły. Niech inni ustalą, gdzie leży prawda. A teraz znikaj! Jakakolwiek plugawa siła udaremniająca moją ciężką pracę. Hamptonowie twierdzili, że zaledwie kilka sekund wcześniej widzieli Florence w jej pokoju, ale nie mogli zaprzeczyć, że widzą ją na własne oczy. Zagubione i zdezorientowane spojrzenia, które nosili, były wprawdzie znajome, ale trudne do przyjęcia. Po sugestii Kenneta wszyscy usiedliśmy do kolacji, szczegółowo odtwarzając każde z wydarzeń. Pan Hampton wyjaśnił, że przebierali się do kolacji, kiedy w drzwiach pojawiła się Florence. Poinformowała o przyjęciu przeze mnie zaproszenia na wieczór, a Penelope poinstruowała córkę, by również się przygotowała. Patrzyła, jak dziecko biegnie do swojego pokoju. Kiedy chwilę później rodzice minęli jej drzwi, dziewczynka czesała już włosy. Nie chcąc, by się guzdrała, zatrzymali się na korytarzu. Upierali się, że nie zejdą na dół, dopóki Florence nie podąży za nimi. Wtedy, kilka sekund później, zobaczyli ją w moim własnym towarzystwie. Nigdy wcześniej w takim stopniu nie brakowało mi wyjaśnień. Czuję się tak, jakby wszystko, w co kiedyś wierzyłem, zostało podważone. Ethan nadal stawia czoła wyzwaniom nad jeziorem. Nie tylko stracili więcej sieci, ale także został porwany koń. Kiedy z brzegu był zaciągany do wody, jego płacz był słyszalny w całej wiosce. Gdy pierwsi ludzie dotarli na miejsce, mogli dojrzeć głowę bestii, znikającą pod wzburzonymi wodami. Wygląda na to, że naszym następnym priorytetem będzie polowanie na aligatory, zanim zginie kolejne dziecko. Kiedy rozmyślam o tej sytuacji, moje obawy rosną. To wszystko wzmacnia we mnie poczucie obecności. Dwukrotnie zerknąłem przez ramię, spodziewając się zobaczyć gościa. To przytłaczające, jak silne jest to wrażenie. Sądzę, że na dziś wyczerpałem limit. Nadszedł czas na sen przed kolejnym wczesnym startem. 15 kwietnia 1752 rok. To był ponury dzień. Zginęli dobrzy ludzie. Późną nocą
Hamptonowie zbudzili się na dźwięk łomotu i przerażających krzyków. Kenneth szybko rozpoznał znajomy głos błagający o wpuszczenie i rzucił się, by odblokować drzwi. Wzdrygnął się na widok zakrwawionego człowieka przed sobą, po czym z trudem wciągnął Juda Crowleya do środka. Po przekroczeniu progu, ranny mężczyzna domagał się pomocy, żądając zabezpieczenia każdego możliwego wejścia. Ken przystał na te słowa, zatrzaskując drzwi przed dalszymi oględzinami. Ciemny, szkarłatny ślad zaznaczał ich przejście przez dom, ale było już za późno. Z pomocą Penelopy i nowo rozpalonego ognia byli w stanie zobaczyć przerażającą skalę obrażeń Juda. Gdyby mężczyzna przeżył, to bez lewej ręki lub nogi. Niedługo potem stracił przytomność, umierając kilka minut później. Jego ramię trzymało się stawu zaledwie kilkoma pęczkami nerwów. Kolano było skręcone pod przyprawiającym omdłości kątem, a rany kłute sięgały głęboko w udo, odsłaniając znajdujące się pod skórą mięśnie i ścięgna. Pan Crowley nigdy nie wyjawił, co go zaatakowało, a ja nie zamierzam spekulować, by nie popsuć kolejnej strony. Ale większość zakłada, że był to niedźwiedź. Pani Hampton jest strasznie zrozpaczona, że Florence była świadkiem makabrycznego widoku. Ciekawska dziewczynka została przyłapana na szpiegowaniu z piętra, kiedy wychylała głowę z pomiędzy balustrady. Alice pobiegła do siostry, ale tej już nie było. Moja troskliwa przyszła żona znalazła małą, udającą, że śpi spokojnie w łóżku i uznała swoją misję za zakończoną. Obawiając się o bezpieczeństwo Donalda, po wielu nocach spędzonych samemu w niebezpiecznym lesie, utworzyliśmy grupę poszukiwawczą, która wyruszy o Brzasku. Koniecznym jest, bym wkrótce odpoczął, ale muszę napisać więcej, póki pamięć jest świeża. Niestety, Jude nie był jedyną śmiertelną ofiarą. Dziś wieczorem dowiedziałem się o tragedii rodziny Johnsonów. To, co przeżyli w ostatnich dniach, jest niewyobrażalne. Tym bardziej, że było to trzymane w tajemnicy. Nie winię ich za to. Sam miałem podobny odruch. Jednakże wątpię, bym miał w sobie tyle hartu ducha, by milczeć w obliczu prawdziwych przeciwności losu. Ich historia jest tak niezwykła, że chciałbym spisać ją dokładnie tak, jak została opowiedziana. Edmund i Grace Johnson to młode małżeństwo z herlawym, 6-letnim synem. Benjamin zawsze był schorowany i dlatego nie bawił się z innymi dziećmi. Ponieważ od tego czasu nie byli w stanie począć dziecka, chłopiec nie miał rodzeństwa, przez co został skazany na samotność. Nikt nie był zaskoczony, gdy stworzył sobie wyimaginowanego przyjaciela. To dosyć powszechna rzecz. Rodzice cieszyli się jedynie ze śmiechu swojego syna. Chłopiec rozwinął tę przyjaźń podczas pierwszej nocy w nowym domu. Przed następnym popołudniowym posiłkiem nalegał na przygotowanie talerza dla pana Longa. Początkowo rodzice uznali to za ujmujące i zachęcali chłopca do rozwijania swojej wyobraźni. Zadawali pytania na temat jego nowego towarzysza, uznając odpowiedzi za dziwne, acz nieszkodliwe. W ciągu tego dnia dowiedzieli się, że pan Long ma 842 lata i nosi czarną suknię, która zakrywa jego stopy. Jest łysy, ma białą skórę, krzywy nos i nierówne, żółte oczy. Obraz jest co prawda niepokojący, ale jeszcze dziwniejsze jest to, co stało się później. Po ułożeniu dziecka do snu,
Edmund i Grace usiedli przy kuchennym stole, dyskutując na temat dziwnego opisu pana Longa. Podczas tej rozmowy pan Johnson stwierdził, że koszt zakupu psa jest warty odciągnięcia chłopca od tak odrażających pomysłów. W chwili, gdy padły te słowa, w całym domu rozległ się przenikliwy krzyk Benjamina. Zdezorientowani i przerażeni rodzice rzucili się mu na pomoc. Gdy wpadli przez drzwi, ciemna plama zdawała się przenikać przez ścianę, a w przyległym pokoju słychać było upadające na podłogę przedmioty. Grace obejmowała syna, podczas gdy Edmund przeszukiwał dom, ale niczego nie znalazł. Czekali do następnego ranka, aby wypytać dziecko. Nie był w stanie określić, co się wydarzyło, ale rozumiał, dlaczego. W jakiś sposób Benjamin był świadom żartu o psie. Słowo w słowo powtórzył słowa Edmunda, twierdząc, że pan Long odebrał je jako groźbę. Osobiście byłem w domu Johnsonów i mogę zaświadczyć, że pokoje są położone daleko od siebie. Ich syn przekazywał coraz bardziej złowieszcze wiadomości. Aż tuż przed świtem przerażenie Johnsonów osiągnęło punkt kulminacyjny. Po raz kolejny obudził ich rozpaczliwy krzyk Benjamina. Gdy weszli do środka, ujrzeli stałą, czarną formę oplatającą ciało ich syna, dławiącą jego agonalne krzyki. Przerażeni rodzice rzucili się do przodu, ale jakaś niewidzialna siła odepchnęła ich do tyłu. Patrzyli sparaliżowani, jak złowroga masa przekształca się w niemal humanoidalny kształt, a jej czarne, smukłe macki rozchylają wargi Benjamina, rozwierając jego szczękę daleko ponad ludzką miarę. Trzask kości odbił się echem w małym pokoju, wzniecając kolejne krzyki bólu bezradnych rodziców. Kiedy postać powoli wdzierała się w chłopca, jego gardło potroiło swój rozmiar. W ostatnim akcie desperacji Edmund wykrzyczał w kierunku lodowatej ciemności, że w zamian oferuje własne ciało. Czarna masa opuściła dziecko niczym wąż opuszczający swoją jamę. Szybciej niż ludzkie oczy byłyby w stanie zobaczyć, przeleciała przez pokój, wbijając się w pana Johnsona. Grace patrzyła z przerażeniem, jak ciało jej męża zamienia się w purpurowy, nabrzmiały koszmar. Kiedy nagle zdała sobie sprawę, że nie jest sparaliżowana, matka bez wahania przystąpiła do działania. Powróciwszy ze strzelbą Edmunda, pociągnęła za spust, zanim opętany mężczyzna zdążył podnieść się na nogi. Smród siarki wypełniał pokój, gdy Grace zabierała syna z dala od miejsca masakry. Pani Johnson wróciła do Jamestown, aby być blisko matki. Twierdzi, że chłopiec nie pamięta tamtych tragicznych wydarzeń, co bez wątpienia uważa za błogosławieństwo. Nie udaję, że wiem, co dręczyło tę małą rodzinę. Dokumentuję tylko fakty, w nadziei, że pewnego dnia przejrzę te strony jako prawdziwy człowiek nauki. Być może wtedy zrozumiem, czego brakuje w tej układance. Na razie mogę jedynie odpoczywać przed jutrzejszymi poszukiwaniami. Zdecydowanie nadszedł czas na przerwę. Wykluczone. Pan Long nie jest doppelgängerem, ani demonem. Sądzimy, że to zaskakująco potężny duch, ale trudno mieć pewność. Był tu na długo przed pierwszą osadą i wątpię, by ktokolwiek, kiedykolwiek znalazł sposób na pozbycie się go. Kto wie, jakich sztuczek nauczył się od czasów tej opowieści. Ha! To nie suknia, to płaszcz! Dzieciak nie wiedział, jak to nazwać,
A Niki był odrobinę zbyt przejęty, by pomyśleć o tym szczególe. Właściwie ta wskazówka pochodziła od mojej skromnej osoby. Było nam naprawdę żal tego biednego dzieciaka. Nie byliśmy jeszcze zbyt dobrzy w komunikowaniu się, ale włożenie całej naszej energii w wykrzyczenie poleceń załatwiło sprawę. Poniekąd. Szczerze mówiąc, to był jedyny sposób na uratowanie Benjiego. Przy czym decyzja wciąż należała do Eda i Grace. Podsunęliśmy im tylko pomysły. Wybór działań należał do nich. Zaufaj mi, większość rodziców zrobiłaby to samo. Wiem, że my też. Do diabła nachodziliśmy też każdego człowieka, który zamierzał przeszukać lasy. Dobrze wiesz, tak jak my, że Donald dawno nie żyje. Nie było sensu patrzeć, jak kolejni giną w misji skazanej na porażkę. To zdumiewające, co można zrobić z czymś jedzeniem, jeśli wystarczająco długo krążysz nad kuchnią. Odpowiedzi na te pytania przyjdą w swoim czasie. Wkrótce dowiesz się więcej. Więc... Skoro i tak mamy przerwę, nie mogłem się powstrzymać przed zwróceniem uwagi na wybrzuszenie na twoim plecaku. Niech mnie kule biją. Dobrze, że nie muszę oddychać. Myślę, że zaraz dowiemy się, czy duchy mogą ronić łzy. Bastion, to i sklepik z marzeniami są moimi ulubionymi. Zupełnie jakbyś wiedział. Powiedzieli ci? Och, moja rodzina jest najlepsza. Hej, to znaczy, że ty też, wiesz? Przemawiam w imieniu nas wszystkich, kiedy mówię, że w każdym calu jesteś jej członkiem. O ile się zgodzisz, rzecz jasna. Nic dziwnego, że tak bardzo chciałeś wrócić przed świętami. Ty podstępny. Dobra, wiem, znowu to robię. Ale na swoją obronę dodam, że utrudniałeś tylko ten proces, odwracając moją uwagę. Nie wiem, jak mogę tu siedzieć i czytać te bzdury, gdy czekają te cacuszka. To nie moja wina. Powinieneś był powiedzieć, żebym się nie interesował. Dobrze, pozwól mi je chociaż podtrzymać. No, na co czekasz? Sadzaj zadek, żebyśmy mogli kontynuować. December 15, 1752. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym podłym miejscem. Potrzebuję kilku dni planowania i przygotowania, ale w przyszłym tygodniu o tej porze będę już daleko stąd. Obudziłem się godzinę przed świtem, odczuwając mdłości, ale byłem zdecydowany, by wziąć udział w poszukiwaniach brata Alice. Gdyby stało się najgorsze, potrzebowałaby przy sobie niezawodnego przyjaciela, by mieć gwarancję, że żaden nikczemny drań nie spróbuje wykorzystać jej żałoby. Dziwnym zbiegiem okoliczności, czterech członków naszej grupy poszukiwawczej również zachorowało. Ostatecznie tylko pięciu z nas weszło do lasu. Zebranie większej liczby ludzi tylko by nas opóźniało. A jeśli Donald leżał tam ranny, każda mijająca godzina zmniejszała jego szanse na przeżycie. Gdybyśmy byli uzbrojeni, nasza liczebność powinna być wystarczająca. Ale nigdy nie przypuszczałem, w moich najśmielszych fantazjach, nigdy nie mógłbym wyobrazić sobie takich możliwości. Gdy weszliśmy do lasu, był jasny, słoneczny dzień. Po godzinie naszej wędrówki ciemne i złowieszcze chmury rozpostarły się na niebie. Joe Harper i Travis Miller zdecydowali, że pójdą drugim szlakiem, aby przyspieszyć poszukiwania. Jestem pewien, że nie żyją. Tak samo jak jestem pewien pragnienia powrotu do domu przez tych tchórzy. Nigdy więcej ich nie widziano. Kenneth, Ethan i ja pomaszerowaliśmy 2 mile głębiej w złowieszczy las.
Wciąż nie pojmuję, jak mogło się tak ściemnić podczas najjaśniejszej pory dnia. Gdybym nie wiedział, uwierzyłbym, że jest środek nocy. Gdy zatrzymaliśmy się, by przygotować nasze pochodnie, gwałtowna ulewa spadła z nieba. Nawet gęste korony lasu nie były w stanie uchronić nas przed deszczem. W końcu, po długich zmaganiach, udało nam się, pod osłoną płaszczy dwójki mężczyzn, podtrzymać jeden płomień. Krocząc niezgrabnie naprzód, zgubiliśmy się. Nie mogliśmy określić przy ograniczonej widoczności, która z dróg prowadzi do domu. Nie byliśmy głupcami. Wiedzieliśmy, że lepiej jest stać w miejscu niż błąkać się bez celu. I właśnie to zrobiliśmy. Godzinami przetrząsaliśmy niewielki obszar wokół nas, aż w końcu światło pochodni odbiło się od błyszczącego, metalowego przedmiotu zaplątanego w gałęziach powyżej. I ten z niemałym trudem wydobył przedmiot. I z przerażeniem stwierdziliśmy, że bez wątpienia był to zegarek kieszonkowy Donalda. Nie sposób było nie skojarzyć jego cennej pamiątki z wydarzeniami ze starych opowieści. Nadrzewny demon nie wydawał się być już tylko pijackim wymysłem, gdyż nie udało nam się znaleźć na korze żadnych śladów wspinaczki. Nawet gdyby Donald poczuł potrzebę ukrycia się, w pobliżu znajdowały się co najmniej trzy drzewa z gałęziami lepiej pasującymi do zasięgu ludzkich rąk. Podążaliśmy nowym szlakiem, a deszcz wciąż padał w postaci zimnych, grubych kropel, mocząc każdą warstwę, którą mieliśmy na sobie i ziębiąc nas do szpiku kości. Siedliśmy blisko siebie, szukając ciepła przy naszym skromnym płomieniu. Czuliśmy się tak, jakby lód formował się na naszych duszach. Właśnie wtedy usłyszeliśmy coś olbrzymiego pędzącego przez las, zbliżającego się do nas z nieludzką prędkością. Nie wiem, jak opisać kakofonię odgłosów, kiedy pod ogromnym ciężarem łamały się gigantyczne konary, a tysiące liści szeleściło jednogłośnie, opadając na ściółkę, na nowo ją malując. Nad głowami cały czas grzmiało. Biegliśmy na oślep poprzez labirynt drzew, aż potknąłem się, upadając twardo na plątaninę korzeni, przez co straciłem nasze jedyne skromne źródło światła. Ethan zatrzymał się, by pomóc mi wstać i zobaczyliśmy, że przewróciłem się o zmasakrowane zwłoki Donalda. Mój kuzyn szybko się opanował, ciągnąc mnie za sobą za ramię, dopóki sam nie doszedłem do siebie. Nie wiem, czy potrafiłbym się też zatrzymać, gdyby role się odwróciły. Tak wielkie było moje przerażenie. Tym właśnie byłem, samolubnym draniem. Nie myślałem o niczym innym, tylko o przetrwaniu. Nie wiedziałem, gdzie dokładnie jesteśmy, ani czy biegniemy we właściwym kierunku. Myślałem tylko o tym, by uciekać przed hałasem pościgu, który narastał w uszach z każdym kolejnym krokiem. Mój mózg nie mógł tego przyswoić, kiedy gigantyczna bestia rzuciła się do przodu, całkowicie blokując nam drogę ucieczki. Zastygłem w bezruchu, z rozdziawionymi ustami, zmagając się przy zbawiennych resztkach światła dziennego z widocznym przed sobą, makabrycznym widokiem. Ten stwór jest dokładnie taki, jak go opisywano, aż do najmniejszego wstrząsającego szczegółu. Na taki widok słabsi mogliby wydłubać sobie oczy, ale ja nie mogę pozwolić, by poświęcenie Ethana poszło na marne. Żyję tylko dzięki odwadze mojego drogiego kuzyna, który bez zastanowienia i troski o własne życie zepchnął mnie demonowi z drogi, podczas gdy sam ruszył na bestię.
Sądząc po odrażającym laśnięciu, które wybrzmiało wraz z wystrzałem strzelby, mogę śmiało założyć, że pojedynczy strzał tego śmiałka był celny. Moje serce rozbiło się na kawałki w obliczu tych okropnych odgłosów, ale nie mogłem oglądać się za siebie, by nie stać się następnym. W jednej chwili pędziłem przez las po szyję zatopiony w cierpieniu, a w następnej byłem już w domu, stojąc w jasnym, ciepłym świetle słonecznym. Jakimś cudem udało mi się dotrzeć na drugą stronę Jezior Lamentu, w pobliżu domu żon Kirby. Tu nie spadła ani kropla deszczu. Gdybym się nie potknął, tracąc przez to tak cenny dla nas czas, teraz Ethan byłby tutaj. Opowiedziałem o tym koszmarnym wydarzeniu, gdy zebraliśmy się w domu Hamptonów po raz ostatni. Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy Alice, gdy przekazałem jej tragiczne wieści. Po wyjawieniu ostatnich makabrycznych szczegółów, kilka innych osób podzieliło się własnymi, niewyjaśnionymi doświadczeniami. Teresa Harper wyszła z domu po wiadro wody do jeziora, kiedy dobiegł ją pojedynczy, ostry krzyk. Jej mąż podążył za jej śladami do brzegu, ale nie było żadnych odcisków, które wskazywałyby, dokąd się udała. W obliczu tych wszystkich wydarzeń nie jest zaskakujące, że nigdy jej nie odnaleziono. Bonnie McEntire skarżyła się, że jej córka co noc przemawia do pustego rogu swojej sypialni. I nie była wyjątkiem. Simon Clovers, człowiek, który był świadkiem śmierci konia nad jeziorem, przyznał, że widział macki owinięte wokół głowy zwierzęcia, gdy ono zostało wciągnięte pod wodę. Kiedy Dan Freeman opowiedział o swoim doświadczeniu ujrzenia jelenia chodzącego na tylnych nogach, Philip Matthews powiedział, że również był świadkiem podobnego widoku. Wybuchła panika i część osób zaczęła mówić naraz, ale wujek Nelson szybko zapanował nad chaosem, przypominając wszystkim, że przecież stoimy razem w posiadłości pani Hampton, w noc, podczas której straciła męża i syna. Bez owijania w bawełnę, jesteśmy gotowi przyznać się do naszej głupoty i jutro opuścimy to miejsce. Osobiście z wielką przyjemnością będę patrzył, jak most będzie płonął, gdy przekroczy go ostatni z nas. Wtedy bardzo poważnie zastanowię się nad tym, jakim człowiekiem chcę być, i zrobię wszystko, co konieczne, aby ziścić tę wizję. Jeśli mi się poszczęści, być może będę miał choć połowę odwagi i prawości Ethana. Ach, w porządku, przyjacielu. Potrzebujesz chusteczki? Słuchaj, jeśli to sprawi, że poczujesz się lepiej, wiedz, że Trish totalnie, jak diabli, rozpieszcza tego chłopaka. Wiem, że lubimy pożartować, ale szczerze mówiąc, wszyscy jesteśmy tu całkiem szczęśliwi. Słowo harcerza. Daj spokój, no spójrz tylko na niego. Jest tak pochłonięty tym, co ogląda, że mu zwisa i powiewa, jak się tu znalazł. A teraz głowa do góry. Czas na ostatni wpis. Dziewiętnastego kwietnia 1752 rok. Nie pozwolę, by to miejsce doprowadziło mnie do szaleństwa. Teraz, gdy ocaleni bezpiecznie wrócili do Jamestown, postanowiłem udać się na wschód, do koledżu, gdzie stanę się człowiekiem nauki. Kiedy będę odpowiednio wykształcony, rozwikłam te tajemnice. Do tego czasu mogę jedynie rejestrować te wydarzenia pod kątem przygotowań na późniejszy termin. Być może do tego czasu starszyzna zaufa mi na tyle, by wyjawić imię demona,
Jeśli legendy są prawdziwe, muszę przyznać, że obecnie nie ma powodu, by ujawniać tę informację. Dzień po moim powrocie z przeklętego lasu, całe Jamestown asystowało przy naszej przeprowadzce. Ciała naszych zmarłych zostały przetransportowane, aby mogły zostać pochowane wraz z rodzinami. A każdy wóz był przeładowany dziećmi z rozpaczonych rodziców. Większość nie mogła sobie pozwolić na pozostawienie całego dobytku, lecz nie mogli ryzykować. Wiedząc, co stało się z chłopcem Johnsona, a teraz z biedną Florence. Alice była w swoim pokoju, gdy usłyszała okrzyk bólu swojej matki. Zastała swoją siostrę, władającą nożem kuchennym, z biegłością przekraczającą możliwości małego dziecka. Wiem, że prawdopodobnie nigdy sobie tego nie wybaczy, ale jej szybkie działanie uratowało życie Penelope. Zranione ramię matki obficie krwawiło, ale rana nie była śmiertelna. W jakiś sposób, pośród tego chaosu, Alice zauważyła, że jej siostra nie posiada odbicia w lustrze. Przypisuje swoje działania jako pomoc anioła stróża, ponieważ nie rozumie, skąd wiedziała, że dla Florence nie ma już ratunku. Chwytając pobliski pogrzebacz, położyła kres istocie udającej jej siostrę. Teraz jej matka może wrócić do zdrowia. Oczywiście w sensie fizycznym. Osobiście eskortowałem przez most w bezpieczne miejsce pogrążone w żałobie kobiety. Będzie to długa droga do odzyskania pełni sił po ich niewymownych stratach. W ciągu następnych dni usłyszałem więcej przerażających opowieści o tych, którzy zginęli z powodu naszej ignorancji. Tak jak ostrzegali moi przodkowie, wymordowaliśmy naszych rodaków w chwili, gdy wyraziliśmy chęć ucieczki. Część mnie wciąż podejrzewa, że wydarzenia z ostatniego tygodnia to tylko koszmar. Ale z każdym mijającym dniem moje nadzieje na przebudzenie się słabną. Clyde Parker zastrzelił swoją żonę i dzieci we śnie, a świadkowie donoszą, że widzieli go wchodzącego do lasu. I od tamtej pory go nie widziano. Jim Williams stracił rękę, gdy pani Williams obudziła go toporem. Zabił ją przy wtórze krzyków ich dzieci. Od tamtej pory nie odezwał się ani słowem. Gdyby nie jego najstarszy syn, nie wiedzielibyśmy, co się stało. Każda rodzina ma teraz podobną historię. Łącznie straciliśmy 26 dusz, ponieważ wierzyliśmy, że nasz intelekt przewyższa ten naszych poprzedników. Liczba ta z pewnością byłaby wyższa, gdyby nasi sąsiedzi łaskawie nie pomogli nam w ucieczce. Wierzę, że moja nieobecność przysłuży się mojemu umysłowi i duszy. Moim największym pragnieniem jest powrócić jako mężczyzna zdolny zapewnić Alice życie, na jakie zasługuje. Wiem, że Nicky miał trudny początek, lecz nikt z nas nie jest nawet w połowie tak mądry, jak mu się wydaje, w wieku 21 lat. Cholera, właściwie to zmądrzał szybciej niż większość. I rzeczywiście stał się niezłym człowiekiem nauki. Cieszy mnie, że się zgadzasz. Ludzie często zapominają, jak trudno jest wierzyć w podobne rzeczy, gdy nie było się na nich wychowanym. Oczywiście, że tak. Kukowie zawsze zdobywają serca swoich dam. Jakbyś musiał pytać. Powiem ci coś. Najtrudniejszą częścią tego zamieszania było zmuszenie go do zniszczenia dziennika. Serce mi pęka na widok pięknych stron tu i ówdzie poplamionych atramentem, ale to
to było dla większego dobra. Wydaje mi się, że informacje o doppelgängerach były nieco skromniejsze niż sądziłem. Musiałem je pomylić z następną częścią. Mój błąd nie szkodzi, dojdziemy do tego. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Mogę cię o coś zapytać? Widziałem wzmianki o tym w filmach, ale nie do końca rozumiem. Kojarzysz ten YouTube? Wydaje mi się, że tak to się mówi. Jeden z tych telefonów ma taki obrazek. O, dobrze, więc słyszałeś o tym. No proszę, brzmi fajnie jak diabli. Ajejku, szkoda, że nie mamy tu internetu. Nie zrozum mnie źle, nie narzekam. Nasze życie jest nieskończenie bardziej zabawne, odkąd się pojawiłeś. Ale tak wiele nas omija. Jasne, mamy mnóstwo zapasowych telefonów, z których pewnie nigdy nie skorzystamy. A co, potrzebujesz jednego? Mamy szeroki asortyment do wyboru. Tak, w większości są nowe, ale... Ethan, przynieś tu każdy telefon. Teraz! Nasz najlepszy przyjaciel wgra do nich filmy z YouTube'a. Rusz tyłek! Nie wiem... Chyba to jest to uczucie, kiedy brakuje słów. Co polecasz? To znaczy, są całe kanały poświęcone ludziom czytającym przerażające historie? To brzmi trochę zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe. A jaki jest twój ulubiony? Bez wątpienia masz doskonały gust. Księga Grozy. Okej, chyba mamy zwycięzcę. Mówisz, że tłumaczy opowiastki na nasz język? O tak, wgraj mi wszystko, co najlepsze. Jak to nie tylko historyjki i efekty dźwiękowe? Jak to może być również społeczność? Grono grozy? O rany, faktycznie wieje grozą, prawda? Oj, ale nie będę mógł z nimi dyskutować. Ach, cóż, może kiedyś. Nie mogę się po prostu doczekać, aż usłyszę nowe historie. Wiem, że mówiłem to ostatnim razem, ale daruj mi ten ostatni ckliwy moment. Od serca życzę wam najszczęśliwszych świąt. Moja własna, wyjątkowa rodzino grozy. Jak zawsze, z niecierpliwością będziemy oczekiwać twojej następnej wizyty.